Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Battle i dziś będziemy dalej przechodzić historię Rush, I guess. I dzisiaj jesteśmy Amy kontra Sonic, tak gdzieś to zrobiliśmy w pierwszym odcinku i zrąbałem kompletnie moje ustawienia, znowu... to jest naprawdę, tak? Aj, oj, dobra. Nie znam kierunku. Jak mówiłem, Rush jest OP. Gramy ogólnie na punkty. Teraz możemy tylko tak naprawdę nawalać Rush. Znaczy, możemy nawalać oboje Rush i... możemy nawalać i Amy, i Emerla. I ogólnie, jak się okazuje... kurde, przestań używać głosu Sonika. Jak się okazuje, Emerl jest dzieckiem Amy i Sonika. Co za plot twist, ja się tego też nie spodziewałem. Ja Amy, tak się wam przyznam szczerze, że ja jej nie lubiałem aż od praktycznie Shadow the Hedgehog. Albo to było Sonic Adventure 2? Tak, nie lubiłem jej tak naprawdę od Sonic Adventure 2. Aż do Sonic Boom. Dopiero w Sonic Boom polubiłem Boom Amy, a Forces polubiłem Modern Amy. No, więc trochę minęło czasu. Dobra, Rush Style. Cokolwiek to jest. Amy Jump. Oczywiście skillę do Emerla i muszę przyciszyć sobie słuchawki. Okej. O dwa nawet się powiększył. Łopanie! Dobra. A więc możemy iść w moje złotko, Emerl? Boże. Czekaj! Moje dziecko! Ja cringe'uję, okej? Otwórz sobie, okej? God damn it. Sonic Battle in the Nutshell. Damn it. Kurde, Rush się tak niezbyt dobrze gra, tak bez latania, jeśli masz. Okej, ale to będzie prościzna, ale teraz pewnie 10 razy będziemy musieli ich nawalić. Bo to jest Sonic Battle i tu jest oczywiście taki pattern. Zaraz mnie rozwalą. Tego byśmy nie chcieli. Ej, wiecie sobie jeszcze, bo OP, gdyby się tak dało leczyć jak w powietrzu. To było już kompletnie zmiażdżenie konkurencji. Ale na szczęście Sonic Team było takie mądre, że no, nie zrobiło czegoś takiego. Znaczy Sonic Team było, czy Team zrobiło Sonic Battle? Nie wiem, chyba Sonic Team było. Nie no, to jest OP po prostu. Okej, ale dobra, no. Trochę to powolne jest, ale przynajmniej mam pewność, że ich zabiję bez żadnego powtarzania. Zabiję, pokonam, przepraszam bardzo. YouTube, nie demotyzujcie, Jezu, ale... kurde! Znaczy, mnie osobiście aż tak bardzo demotyzacja nie dotyka. A powiedziałbym nawet, że wcale, bo... chociaż może i nawet do tego, że ja praktycznie nic nie zarabiam na tym YouTubie. Więc no... więc mnie to aż tak bardzo nie dotyka ta demotyzacja, ale rozumiem, jak większy youtuberzy z tym mają problem, a w szczególności angielscy. No nie wiem, czy polscy narzekają na to, bo ja polskiego youtuba w ogóle nie oglądam. Bo to jest zbytnia patologia według mnie. Ja to chcę umieć. Ej, mi walczy jak dziewczyna! Dobra, skill pointy zostały podniesione o 2 i... I can't do this anymore.
Even though I am so... Boże. Dobra, nie mogę tak... I can't do this anymore. Nie mogę tak dalej robić. Może powinnam znowu zacząć ćwiczyć. What the hell? O kurde, gdzie jest Sonic? Amy! Co się stało? Gdzie jest Emil? Przepraszam, nie mogłem go ochronić. Został porwany. Porwany? Nasze dziecko zostało porwane przez róż. Ach! The cringe! Przepraszam, to wszystko moja wina. Przekażę to Sonicowi jak najszybciej. Okej, więc skoro jesteśmy już tu z Rush i Emerlem, a propos tego, to zobaczmy sobie jak tu jest z Emerlem. 50 na 69, to nie jest dobre. O, mogę zmienić. Więc raczej dam na Kylsa, bo on mniej zajmuje niż Tails. No, zdecydowanie przydałby mi się... A nie, skok mam Tailsa, więc okej. Tego ja nie wiem nawet jak dokładnie robić, więc coś sobie nie... Shadow Teleport, okej, tego nie mogę robić. Też, tego też. Nie, no nie. Tu jest garda, to też nie. Heal skill też nie mogę. Kurde, no. Tylko mogę tak naprawdę atak. Nic nie mogę zrobić. Dobra. Skoro nic nie mogę zrobić, to wrócimy na grę. A więc gdzie teraz mam iść? Chyba do Central City muszę wrócić. Może crossing? Dobra. Amy! Nie przejmuj się ją. Jest silna. Tak na taką małą dziewczynę. Oczywiście nigdy nie będzie mogła mnie... nigdy nie będzie mogła pokonać agenta takiego jak ja. Oh boy. Target locked. Cel namierzony. Co? Masz jakiś problem? Inicjowanie trybu walki. Amy. No nie. Poddajcie się, okej? Okay? Dobra, przynajmniej Róż gra, a nie Emerlem, bo jakbyśmy grali Emerlem, to mielibyśmy tak z ciepło przesrane. Przynajmniej Emerl jest po naszej stronie. Na blisko. Dobra. Ale to pewnie znowu będzie oznaczało, że będę musiał zniszczyć dwóch. O. Że będę musiał ich go rozwalić dwa razy. Albo przyjdzie ich trzech jeszcze i kurde walcz tak. Wsunąć cały czas w tej samej pozycji w miarę. To jest na serio najbardziej efektywne chyba możliwość grania róż. Bo to chyba w miarę tak dużo nawet życia zabiera, więc easy to jest. Jednym jest takie, że się wysoko podnosimy i trzeba w końcu opaść tak. Oh, shit. Ale mnie dorwało. Okej, więc teraz jeszcze się tak zrobimy. Okej. Chociaż zakładam, że pewnie z dobrze wyćwiczonym inputem można by to zrobić tak. Jak cały czas się podnosić. Chyba homing cutter. No właśnie, to jest. Właśnie, moc ma 4, więc prawie najlepsze to jest cios. To już coś znaczy. To gamma ma 5, więc no. Skill pointy zostały podniesione o 2. Fajnie, że teraz co 2 leci. Dobra. Inicjowanie trybu walki.
poddaj się, okej? Rozumiem cię, Rus. Też bym chciał, żebyś się poddała, nie. Walczył dwa razy z nami. Sonic Battle jest bardzo fajną grą, ale co jak co, ale... To jest mistrz po prostu przedłużania na siłę gry. A i tak chciałbym remastera albo coś. Chyba, gdyby chociaż Emerald był jakoś przydatny, znaczy przydatny, na co mi chodziło. Jakby był chociaż w miarę mocny, to by było bardzo fajnie, bo mógłbym na przykład mu dać jakiś najsilniejszy, a to znaczy, nie. Gdybym miał dużo skillpoint na Emerlu, mógłbym mu po prostu dać wszystkie skillpointy, takie najsilniejsze. No i wtedy by było fajnie. Bo ja bym mógł go po prostu zostawić na maskę losu i po prostu pozabijał te wszystkie roboty od razu praktycznie. W ogóle gdzie jest Emerl? Bo on tutaj stał i Gamma go popchnął. Znaczy popchnął, wybuchł. A to jest. Jaki ma w ogóle special? A, okej. Ten sam co Sonic. Nie jest to jakoś... Nie jest to jakaś niespodzianka. Panie. Jak to jest? Okej. Jeszcze 5, Wiesz co, zostaje to Emerlowi. Ten jeden punkt zostawia Emerlowi. Zobacz jak on to zrobi. No gównianie trochę, chociaż zupgrade'owałem mu bieganie. W sumie mogę chyba nawet na to szybsze bieganie Tailsa mu zupgrade'ować. Bo i tak nie mam... bo i tak nie mam wystarczającej dużej ilości skill pointów na coś więcej, więc... Pewnie dobrze mogę sobie dać najszybsze bieganie. A, całkiem sobie z tym poradził nieźle, szkoda tylko, że ja przy tym zginąłem. Ale no. Chyba mu jednak będę pomagał, bo to zdecydowanie za długo by trwało, gdyby samym Emerlem to zostawiał. I zdecydowanie najprawdopodobniej by przegrał. Jak jeśli mam być szczery, bo zobaczmy, że chociaż nawet jak mu pomagam, to straci już 3 życia. Więc w najlepszym wypadku traciłby po prostu po Gammie cały czas życia. W sensie, no, technicznie rzecz biorąc, zginąłby razem z Gammą. Jak Gamma wybucha, to po prostu go zabija cały czas, więc to raczej ma sens. Właśnie, no to ten debil cały czas tu stoi. Po prostu przy nim. Nice. A więc... Błagam, że to już koniec. Dobra. Charlie Kick. I Paralyze Cut. Nie wiem jak się te wszystkie rzeczy robi, ale fajnie. O, jedno. Kurde. No... No nie, co ja ci zrobiłam? Ach. Ten... Co? Ten robot obronny wygląda jako... Okej, dobra. Moment mały. Rozumiem jeszcze Gammę, bo to dokładnie jest ten sam model co Gamma. Ale Omega i Gamma nie wyglądają w ogóle tak samo. What the hell, Rus? Dobra, rozumiem, to Gamma i Omega są z tej samej serii, z serii E. Ale... Ale... No... Nie! No cóż, idźmy do... mojego domu. Jest w... Night Babylon. Night Babylon. Czyli Casino Night Zone w sumie. Jackpot, w sumie to jest Jack P. Bar, P, Casino, Hotel, Night Show, Titer. Theater. Okej. Okay. Club Rouge. Klub Rogue.
Hello. Jesteśmy. Amy, Amy. Oh boy. It's Amy. Mówiłem ci, żebyś zapomniał o... Co ci tak długo zajęło, Madame Rouge? Jak znalazłaś to miejsce? Żeńska intuicja. Nie, kobieca intuicja. Chyba. O, i czy twoja intuicja... mówi ci też, żeby stąd trzymać się od tego z daleka? Szczerze, ta muzyka nie jest w ogóle... Nie pasuje do walk żadnych. W ogóle fajne jest to, że ML nawala Amy teraz z nami. Po prostu to jest świetne. Okej, myk. Wiem, że nie poruszam żadnych zbytnio tak tych... za bardzo tutaj wciągających tematów w tym let's playu, wiem bardzo dobrze o tym, ale tak naprawdę no, jeśli mam być z wami szczery, to nie wiem tak naprawdę o czym tu gadać na tej walce, na tych walkach, jak one trwają naprawdę no, króciutko, a później tłumaczę wszystko, co... O! A później tylko tłumaczę tak naprawdę wszystko, co się dzieje. Natomiast mówić podczas tego, chociaż też komentuję czasem, co tam powiedzą śmiesznego albo cringe'owego, patrz Amy. Więc no. Okej, okay, no. Więc jak to mówię, no. Po prostu mam... Nie wiem tak naprawdę co poruszać. Mógłbym jakieś rzeczy poruszać, na przykład, nie wiem, o Team Sonic Racing albo jakichś innych rzeczach, jak nie wiem, E3 na przykład, które swoją drogą jest... Do dupy jak na razie, bo to co pokazało EA jest... Przecież już mam Rouge Style. W każdym razie no, w EA prezentacja była do dupy. Tak ogólnie. No ale to już wszystko... dlaczego tam się znowu odblokowuje? Halo. Dobra, podniesiono 2 skill pointy. Powietrza. Potrzebuję powietrza. Powinnaś było się zastanowić, z kim zadzierasz. Amy. A teraz Amy, a przed chwilą co naparzyłaś ją po twarzy. Dobra, wchodźmy. No, klub Rogue. Shadow, wróciłam. Wciąż śpi. Dom. Dokładnie, to jest twój nowy dom. Sonic, dom. Tak. Teraz. Nareszcie. Oj. Ostateczny skarb jest cały mój. No dobra. Wyszkolę cię, jak zostać ostatecznym robocim złodziejem. Okej. Okay. Rozgrzejmy się wpierw. Kiedykolwiek jesteś za skarbami, zawsze będziesz musiał rozprawić się z robotami strażniczymi. Doktorek sprzedał te... tych strażników roboczych tylko po to, żeby dostać parę kasy, trochę kasy na czarno. I uważaj, mogą być groźne, jeśli nie będziesz na nich uważał. Więc zobaczmy. Zobaczmy. Zacznijmy praktykę, jak się z nimi rozprawiać. Może
możesz powalczyć z tym robocznym strażnikiem, którego tutaj mam. Oj, Jany. Twoim zadaniem jest pokonać go 5 razy w limicie czasowym. Jesteś gotów? Co chcesz powiedzieć? Zabawa. Dobrze. A więc zaczynajmy. Oh boy. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Kurde. No ale przecież ja go walnąłem, no. Oh boy, to się źle skończy. No nie. To ja mam go 5 razy atakować, nie on mnie. Okej, to jest inne. Ej, w ogóle ten atak, który tutaj teraz robię, to ma... To przez chwilę miał głos japońskiego Sonika, jak teraz zauważyłem. Ej, ten atak... Ten atak jest bardzo efektywny. Znaczy, ani trochę chyba mu nawet nie zabiera życia, ale still. Teraz tak będę go używał. Tak, może i jestem tchórzem, wykorzystuję to trochę, ale still. I... I tak w sumie... Ten limit to sobie zaraz ucieknie. Halo, nie. To on prędzej te 5 zaliczy niż ja. God damn it. Gdzie jest? Nie, no kurde! Ej, no really, no to jest po prostu jakieś... To jest jakiś żart po prostu. O nie! No nie, przegrałem! God damn it. Okej, jeszcze raz. No dalej, to tak jak się ten legendarny... Legendarna starożytna broń ma zachowywać? Ogarnij się! Oh, the event. Yes. Let's do this shit, jak to mówię. Po prostu teraz będę używał tylko tego. Okej. Chyba w miarę się udaje nawet, ale no co ja tam? Okay. Mik. Hej. To nie! Ej no, ale ten robot strasznie mało zabiera przy swoim wybuchu. Gamma to po prostu zabijał na wybuch nawet, bym powiedział. No to jest w miarę okej. Nadal nie wiem, jak wykonać ten ruch taki szybki. Au. Okej, jeden punkt dla niego. Ale teraz wystarczy, że zrobię tylko jeden. To jeszcze jeden raz o ten chodzi. Na co mam kupę czasu. No i to zrobiłem. Teraz tylko się nie zabić. Dlaczego to po prostu nie kończy walki, kiedy mam już te 5? Nie rozumiem tego. Ale leczenie Mela jest po prostu wolne, jak cholera.
No, dalej zadanko, wykonaj się. Nie chcemy już dłużej na to patrzeć. Okay. Skill point jest za 51. W porządku, dobrze. Nie tak źle. Dobra, następny jest Gateway Technik. Okej, technika przejścia. Nawet jeśli masz skarb, jaki zabrałeś, to nie znaczy nic. Więc spróbuj nie zostać uderzonym przeze mnie przez określony limit czasu. Będziesz musiał od nowa zaczynać, jeśli zostaniesz uderzony choć raz, okej? Okay? Dobra, a więc... więc ja po prostu będę uciekał. Wiem, jestem tchórzem, ale no... Jak będziemy się robić przez półtorej minuty jeszcze. Sonic Battle jest... złą grą, jeśli chodzi o przedłużanie rozgrywki. O boj, to było bliskie. No nie! Nie? No kurde, no. Chcę cały czas gardę zrobić. Tak, spadam, spadam. O nie, to się źle skończy. Aha! Now we're talking! Zdecydowanie muszę sobie szybko trochę polepszyć MRL-a. Co ona tu dalej robi? No kurde, no. Ja się boję, serio. No nie! No musiałem po prostu, no musiałem, no. Okej. Oh boy. No nie. O boj. Dobra, to nie w takim wypadku. Edit skills, run skill. Dobra. No nie, będę musiał z tym robotem znowu walczyć. Dobra, jeszcze raz po prostu zrobimy. Ja pierdzielę. O, teraz jest zdecydowanie szybszy. Oh boy. No to teraz
teraz to wyzwanie zrusz, to będzie łatwizna. No co zrobimy? Zrobimy właśnie... Ała. Zrobimy jeszcze właśnie to wyzwanie. Rusz i skończymy ten odcinek. Ale po prostu nie, no nie, ja tak nie lubię tego... Goddammit, ja tak nie lubię tego wyzwania. A najlepsze jest to, jak pierwszy raz przechodziłem... Co robi? Jak pierwszy raz przechodziłem MRL-em, to ja go w ogóle nie upgrade'owałem, tak naprawdę. Dopiero pod koniec ogarnąłem, o co chodzi z tymi upgrade'ami, a tak poza tym, to w ogóle go nie upgrade'owałem. I wyobraźcie sobie, że na... że robiłem całe to zadanie na praktycznie normalnym MR-ze, na jego normalnej prędkości. Myk i już mamy 5. Więc nie muszę w sumie nawet z nim walczyć. Już. Dlaczego to po prostu się nie zakończy, jak już mam te 5? God damn it. Nie jest przed nimi ciekawa, co mi tam. W ogóle ten double jump, który w ogóle nic nie daje. Sonic Battle. Bardzo lubię tę grę, ale ma bardzo dużo problemów ze sobą. Ale ogólnie jest dobra, no kurde, no. Ale cała muzyka przynajmniej mi się podoba. Dobra. Więc jeszcze teraz tylko to wyzwanie rusz. Która mnie nie dogoni nawet. No technicznie teraz jestem od niej szybszy. Może jednak nie aż tak bardzo, ale styl. Nie mogę jej zgubić, bo jak ją zgubię, to wtedy jestem w dupie, tak naprawdę. Nie będę wiedział, gdzie ona jest kompletnie. A to nie jest dobre, bo może mi tak wyskoczyć z drugiej strony ekranu i będzie dupa. No fajna to jest muzyka, ale w ogóle nie pasuje do jakiejś areny do walki. Dobra, już odwal się ode mnie. You're too slow! To nie jest to, że niektóre sprite ML-a się zmieniają wraz z jego skillami, szczerze. I na przykład wcześniej miał bardzo podobny styl biegania do Knucklesa, jak miał właśnie te skille Knucklesa. Teraz ma bardziej podobny styl biegania do Tailsa, którego nie lubię. Więc my, kurde. Oj, wyobraźcie sobie, gdyby mnie tak jeszcze uderzyło, jak pod koniec. Dobra, więc udało nam się chyba. Tak, udało nam się. O jeden. Sonic. Nie rozumiesz tego, co nie? Ja jestem twoim mistrzem od teraz. A teraz zapomnij o tym w wieżu. Sonic. Dobra, po tym... To już na serio. Zróbmy 5 KO Battle. Jeśli chociaż raz zostanę pokonany, zaczynam od nowa. Ale to już będzie w następnym odcinku, bo już nie mam po prostu siły na Sonic Battle. A więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało.
Znaczy mi się w następnym odcinku historii rusz. Mam nadzieję, że ostatnim albo przedostatnim. No i na razie i cześć! Pa pa! Chaos! Control!